Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym vlogu. Mam nadzieję, że macie się dobrze, że jesteście zdrowi, że wszystko u Was gra. Słuchajcie, teraz dzieci mają 2 tygodnie wolnego, więc dzieje się u mnie, dzieje. Znowu zrobił się bałagan. To wszystko ogarnąć to nie jest takie proste. Co prawda dzieci mi pomagają, ale wiecie jak to z dziećmi. Więc, ale nie zrażam się, nie zrażam się. To jest właśnie to, czego nie lubię, kiedy dzieci są, mają wolne od szkoły. Bałaganu, bałaganu. Ale ogólnie cieszę się, że spędzam z nimi czas. Będzie na pewno ten czas intensywny. Wczoraj byliśmy cały dzień w parku praktycznie, znaczy cały dzień, to się tak mówi, że cały dzień. Ale tak, obiad sobie przyszykowałam, wstałam wcześnie rano, kiedy jeszcze spały. Zaczęłam robić zupę. Mówię, drugie danie to na szybko się zrobi, jak przyjdziemy. Wzięłam prowiant, wzięłam jakieś tam, wiecie, no, przysmaki i po prostu jakieś picie. Coś słodkiego oczywiście też dzieciom wzięłam. I mówię, idziemy na cały dzień. Niech się wyszumią, wiecie, nawściekają, będą zdrowsze. A Misiek został w domu, bo tam miał homework taki z pracy, wiecie, jakieś biurowe rzeczy, jakieś tam takie, no, papierkowe. Komputer też mu był potrzebny, no i przede wszystkim cisza, więc ja mówię tak czy tak, ja wychodzę z dzieciakami, więc będziesz miał trochę czasu, żeby się tym zająć w ciszy, w spokoju. No i wiecie co, naprawdę było tak superancko, piękna pogoda była, dzieci się wyszumiały, ta Malusia spała dosyć długo, nawet też się pochuśtała troszeczkę, było naprawdę fajnie. No i kochani, i mówię, a mam taki moment, to mogę nawet nagrać filmik. No i nagrałam taką pogadankę na temat takie, no, ze świata, nauki i tak dalej. Bardzo fajny temat, ale niestety nie wiem, czy ja udostępnię ten filmik. Będę musiała chyba jeszcze raz nagrać, dlatego że były momenty, że nie było w ogóle głosu. Gadałam do Was. Produkowałam się, a tu głosu nie było. Jeszcze tam, wiecie, w tym parku, jak na złość, tak to jest zawsze cisza, ale wczoraj akurat był jakiś zlot tych motocyklistów małych. Wiecie, 10-12-letni chłopcy, a nawet 5-letni zasuwają na tych motorkach żużlowych. Tyle to hałasu robi, jeszcze jak kilka naraz, to po prostu masakra. Ja tu do Was gadam, a tu mi przejeżdżają nagle, wiecie, tak znienacka, jak grzyby po deszczu wyrosły. No szok. No dobra, słuchajcie, chlebek zrobiłam. Może Wam wklecę dzisiaj. I co ja bym jeszcze chciała dzisiaj? Dzisiaj idziemy do Charity Shopu i do Tesco na takie spożywcze zakupy, a do Charity Shopu, bo obiecałam synowi temu, który jest w spektrum autyzmu, że w nagrodę zabiorę go do Charity Shopu, bo on uwielbia tam chodzić, tam zawsze coś znajdzie dla siebie, jakieś skarby, jakieś tam, nie wiem, to co on lubi, jakieś gry planszowe, coś tam jeszcze. Słyszycie tą małą w tle? Tata obiecał mu, że jak będzie miał wolne już, no, skończy ten kontrakt, który teraz ma, to po prostu zabierzemy go gdzieś, coś mu kupimy, wszystkim naszym dzieciom. Ale na razie musimy poczekać, a teraz pójdę po prostu z nim do Charity Shopu. A dlaczego? Bo było podsumowanie roku, znaczy tego półrocza i naprawdę mój syn, który jest w spektrum autyzmu, on chodzi do normalnej szkoły, powiem Wam, że nauczycielki są pod wrażeniem, ja jestem pod wrażeniem, jestem mega, mega z niego dumna, z każdego dziecka jestem dumna. Nieważne jakie ma osiągnięcia, trzeba być zawsze dumnym z własnych dzieci. I kochani, naprawdę jest jednym z najlepszych uczniów w klasie, a nawet momentami w szkole z niektórych rzeczy. Na ściance takiej tam wiszą zbiór naklejek z
Star of Week, Star of Months, taka gwiazda jak gdyby, wiecie, tygodnia i tak dalej pod względem osiągnięć, homework, czyli praca domowa i tak dalej. Ja się zastanawiałam, czemu on tak mało pracy domowej przynosi do domu, bo oni jeszcze tam na komputerze mają, oczywiście to takie zdalne nauczanie, ale też na papierze przynoszą homework. A tu się okazuje, że on po prostu w szkole już to robi, tą pracę domową w ciągu kilku dni. Godzin, przepraszam. W ciągu kilku godzin, a nawet nieraz i minut. Jakieś tam zadania matematyczne czy coś. I nauczycielki rozmawiały, mówią, że jest to naprawdę pod wrażeniem, że super, super robota, chłopak zuch. No, naprawdę jestem bardzo dumna, także biorę teraz dzieci, idziemy do tego charity shopu. Oczywiście coś reszcie dzieci też kupię, to nie jest tak, że Maxowi tylko, ale naprawdę, no, super, super. No i pokażę Wam później może taki mini haul z B&M-u, bo to leży mi to w szafie i leży i miałam Wam pokazać i nie mam kiedy. Także zasubskrybujcie kanał, zostawcie lajka, zostawcie komentarz, dyskusję i tak dalej. Będzie mi bardzo, bardzo miło i to będę się dzięki temu poszerzać. Także kochani, do zobaczenia za chwilę. Okej, Oskarek, no chodź tutaj. Pokażemy teraz, co kupiliśmy w charity shopie. Tak, taka duża torba. Troszkę tam tych rzeczy jest, tak? Powiedzcie hello, Maksiu, powiedz hello. Hello. I teraz zobaczymy, co tam jest. Pokazuj, wszystko wyjmujemy. Co tam w środku jest? Tam jest dużo rzeczy. Takie sobie Oskarek wybrał, no, słuchawki. Wow. Co prawda ma już jakieś słuchawki, ale tutaj nie wiem, co to są za słuchawki. Tak, i dobra, i teraz pokazujemy ceny, tak? Tak to wygląda, kosztowało 2,5 funta. Nie wiem, co to za słuchawki, ale... Aha, one są jakieś do gry. Nie wiem, zobaczymy, wypróbujemy. No, to pokaż. No, ale usiądź, usiądź. Tak, tak, to będzie dla Szarlotki, tak? Dla Szarlotki, taki bączek. Ja to pamiętam z Polski. O, Maksiu miał, jak był mały, też miał taki. I Sebastianek, jak był mały, też miał taki, tak? No tak, to pamiętam, pamiętam. Dobra, i teraz następne. Tak, tyle tu się oglądało. Tak, i następne pokaż. Co to jest? No dobra, ale połóż to tutaj. Okej, i zobaczymy, co to jest. To jest taki teleskop. No, tutaj jest taki tripod, to jest ze statywem. Tak to wygląda. I to, kochani, kosztowało... Just six pounds, tak, 6 pounds. Tak to wygląda. Całkiem nieźle się prezentuje, zobaczymy. Czekajcie chwilę. My? Co to jest? A to co to jest, Oskarek? Cap. Tak, ile to kosztowało? Ile ta czapeczka kosztowała? Tam jest cena. No, ile ta czapeczka kosztowała? Tu jest cena, pokaż. Odwróć to. Turn off. 150. Za fut 50 ze Star Warsa. Super. I co jeszcze, Maksiu? I have this. Tak, Maksiu lubi takie rzeczy. And I have this. A ty masz coś tutaj, jakieś jajko. That is... No, that's not an egg. That is... No, Hania, co to jest? That's a chopper, mam! Dobra, czekajcie. Mam, this is a chopper! Dobrze. And that is a ball. A tutaj, co to jest? Maksiu, powiedz, co to jest? Tak, to jest taki maker for ice cream, tak? Będziemy tutaj robić przeróżne super ice creamy, takie healthy, takie zdrowe dla dzieci ice creamy będziemy robić. Tutaj zobaczymy, jak to wygląda, jak to się robi. Będziemy próbować, także no, teraz są zakupy bardzo, bardzo udane, naprawdę super sprawa. I coś tam jeszcze jest? Chyba już nic nie ma. Chodź tutaj, Oskarek. Dobra, to na tyle. Które biorę?
kosztowało 11 funtów, 10, 80, 11, a teraz zobaczcie. Kilka dni minęło, bo pamiętam, że niedawno kupowałam, ale tutaj się opłaca kupić dwa za 20,5 funta. Ja pierdylam, masakra. Masakra, ceny już są po prostu koszmarne. Jakie jecie lody teraz? Rocket? Rocket yes. Ice cream? It's similar. It's very similar. Similar what? Similar. As what we buy in Harrowfield. It was used to be red, orange and yellow. But now we have purple, red and blue. Malutka sobie śpi. Red, orange and the green one. Mm. A tobie Oskarek smakuje? Tasty? Yeah. Delicious? Mmm. I think blue it's tasty. Yeah, this blue. Bottom. Mom, let's go. You don't want to let's use go? You don't want to use the taste like. It tastes like very similar from the lollipops. The lollipops. Mm-hmm. The J2. Okay. Since when I got out of school at holidays. So, Gary, coming tomorrow. W Tesco takie dorodne truskaweczki. Powiem Wam, że była redukcja ceny z 2 funty 30 na 1,80 funta. 40 pensów mniej za taką paczuszkę. Wyglądają na zdrowe, ale pewnie mają dużo chemii, bo to jeszcze nie jest sezon, ale niech dzieci wcinają. No i mój chlebek razowy już gotowy. Jeszcze jest bardzo, bardzo gorący. Muszę szybko wyjąć z tej foremki i przykryć jakąś czystą szmatką. Także no, jestem mega zadowolona i będziemy później próbować. Ja już tam któryś chlebek zrobiłam, także to nie jest to, że zaczęłam, tylko już któryś z kolei. Jest bardzo smaczny, wszystkim bardzo smakuje. Chrupiąca skórka, soczysty, z masełkiem, mega. Jest różnica między takim, jak się kupuje, a takim, co się zrobi, naprawdę. No hej, przychodzę do Was dosłownie z bardzo malutkim haulem w B&M-u. Ostatnio jak byłam, kupiłam kilka rzeczy, ale wszystko to leżało w szafie i się kurzyło i czekało na swoją kolej. I tak mówię, połączę może z tym vlogiem, bo nie ma tego dużo. Także zaczynam od razu. Zobaczcie, kupiłam taką deskę podłużną. Ona tak naprawdę nie jest do krojenia. Na niej się podaje na przykład ser cheddar, czy jakiś inny ser typu jakiś pleśniowy. Bardzo ładnie to wygląda. Można również kłaść na tym jakieś ładnie ozdobione kanapeczki, takie kolorowe jak nawet tutaj na załączonym obrazku. I 3 funty to kosztowało. Także brakowało mi takiej deski. Nawet też miałam cięższą sobie kupić i dłuższą, ale wiecie co, ta mi się akurat spodobała i ona w B&M mi kosztowała 3 funty. Jeszcze muszę sobie kupić taką tacę drewnianą, taką większą, bo na przykład jak są jakieś imprezy, czy to nie wiem, nawet pijama party, nawet jakby jakieś dziewczyny przyszły na imprezkę, albo ewentualnie urodzinki, to tak w formie takiej przystawek można na takiej tacy drewnianej podać, nie tylko na drewnianej, na każdej tacy ładnie ozdobić przeróżnymi takimi przysmakami i bardzo fajnie to się prezentuje na stole. Także kochani, no i do tego winko i super, super, 3 funty. Z kuchennych rzeczy to jeszcze sobie kupiłam taką miseczkę, bardzo lubię tego typu miski. Już Wam to pokazuję. Taka miseczka wygląda jak garnek. Wygląda jak garnek z takiej, to jest chyba ceramiczna, chyba z ceramiki. Ale jest to taka miseczka na zupę. Bardzo ładnie się prezentuje, ładny ma kolor, dosyć ciężka, fajna. I ona kosztowała, kochani, jak tutaj widać cenę, tylko 2 funty. 2 funty. Także super.
Następną rzeczą, jaką kupiłam, to kochani, kupiłam taki oto, taka oto, moi drodzy. Teraz mnie rozproszyła ta muzyka z tych lodów. Organiczna odżywka do włosów, silicon free, czyli bez żadnych silikonów, 98% naturalnych składników. Oskarku, możesz przestać? Taka Ultimate Blends z Garniera. Miałam kilka z Garniera, nie wszystkie mi się sprawdzały, ale te jeszcze nie miałam, także zobaczymy, co to jest. Zaraz to zobaczymy, jak pachnie. No, na pewno almondem. Bardzo ładnie pachnie, takim migdałem, bo to jest migdałowa. I ona jest do włosów normalnych i do włosów odwodnionych. O, może w ten sposób. Także, kochani, zobaczymy. Za nią chyba dałam coś około 2 funtów. A to jest 360 ml. Także organiczny produkt. Jak tak patrzę sobie tutaj na ten skład, no rzeczywiście, powiem wam, nie ma najgorszego składu. Na wysokich pozycjach są właśnie przeróżne ekstrakty, olejki. Ale ma perfumy oczywiście w sobie, ale to jest na samym końcu, także no, 2 funty. Co kupiłam, to kupiłam, robię takie malutkie zapasy. Mydło kupiłam, takie z Dove. Jeszcze muszę kupić duże ilości mydła szarego, bo mydło szare jest naturalne. Oskarek, przestań ci wygłupiać. Mydło szare może być do włosów, do całego ciała, nie uczula, jest naturalne, więc muszę kupić takie właśnie większe ilości tego szarego mydła, bo jakby były te ciężkie czasy, to wiecie, jak znalazł. Nie wiadomo, jak to wszystko będzie wyglądało. A akurat tego Dove nie miałam. Miałam 2 rodzaje Dove, te mydełka. A tutaj jest jakaś różowa wersja, to tej nie miałam. Za to dałam, za drogi, ile ja dałam za to? Czy ja mam rachunek? Z 2 funty? Czy z 1,50 funta? Coś tak, coś koło tego. Między 1,50 funta a 2. Także tak. Kupiłam na próbę z takiej taniej firmy Balance Active Formula taki oto, kochani, kwas hialuronowy. Kwas hialuronowy kojarzy się z kwasem takim, który zżera nasze komórki na skórka martwe, ale nie, ten kwas hialuronowy właśnie wręcz przeciwnie. On nawilża, pozostawia skórę taką młodo wyglądającą, ujędrnioną, no intensywnie nawilża skórę. Także warto sobie kwas hialuronowy na przykład dołożyć do jakiegoś kremu, czy pod krem, czy na krem, jak tam wolicie, czy nawet jako sam. Także super sprawa, tylko później się tak skóra roluje, ale ona po prostu no nie da mi dziecko nagrać. To jest serum 5%. Także zobaczymy. Za to dałam coś około 3 funty. Czyli na polskie to jest, pomnóżcie sobie razy 6. Chyba 6 czy 6,50 kosztuje teraz funt, a kosztował 5,50 jeszcze niedawno, czy tam 5,40, ale teraz, kiedy jest ta straszna inflacja w Polsce, to niestety złotówka bardzo traci na wartości. I kochani, kupiłam sobie taką oto... czekajcie, jak to się nazywa... Drama Queen. Taką opaskę do makijażu robienia, czy tam w ogóle do pielęgnacji. Ja opasek mam bardzo dużo, ale ta mi się bardzo spodobała. I tutaj piszę Drama Queen. I za to dałam 1,69 funta. Także będę tam kilka produktów niedługo testowała, to wam założę to. A może jakiś makijaż w końcu zrobię. I ostatnią rzeczą, jaką kupiłam,
Nie przebadam za bardzo za akurat za tymi, ale nieraz potrzebuję spryskać włosy czymś, co nie trzeba spłukiwać. Więc kupiłam sobie tą tradycyjną gliskur, tylko że po prostu inny zapach. Ja już taką miałam, też miałam taką bardzo ciemną różową i tą kochani, tą tradycyjną, taką klasyczną, jak to kiedyś była. Pewnie jeszcze do tej pory jest w Polsce. A tutaj jest taka z ceramidami. Z jakimiś fluidami. Zaraz zobaczymy, jak to pachnie, bo nawet nie patrzyłam. No ładnie tak. Słodziutko. Także to by było na tyle. Ja chyba za nim dałam około 200. Ale powiem Wam teraz. Czekajcie, co tu pisze? Ingredients of natural origin 89%. Czyli 89% ma naturalnych składników. Jakaś wersja ulepszona. Ja tam nie wierzę, że to akurat ma, ale może się mylę. Także to by było wszystko. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał chociaż troszeczkę. Jeśli tak, to zostawcie lajka, komentarz, zasubskrybujcie mój kanał. Przywitajcie się ze mną chociażby jednym słowem, czy nawet jakieś emotki puśćcie, serduszka, dzióbki, przytulańce i tak dalej. Mnie to pomoże się rozwijać, a Was to nic nie kosztuje. Także mam nadzieję, że Wam się filmik spodobał. Trzymajcie się kochani i do usłyszenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!